Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, to jest 67. miejsce, które ma nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Panie Prezydencie, Panie Tomku, czyli Tomku, dziękuję bardzo za wsparcie, ponieważ jeżeli władze samorządowe wspierają, to wtedy się dzieje dobrze. 4 placówki w Gnieźnie i kupiliśmy łącznie 171 sztuk sprzętu o łącznej wartości 1 187 051 zł, 7 groszy. I tutaj mamy tak, podziękowanie, czyli mieszkańcy Gniezna, król złoty, jak to mówią. Zrób, żeby w tym kraju było lepiej. No proszę się bardzo. No. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Bardzo to było, jest miłe, że możemy po raz kolejny pokazać ładne miejsce. A my stąd jedziemy do Szczecina, aby rozmawiać o festiwalu. A więc jeżeli wy macie do nas ochotę wpływać, to teraz my Wam będziemy dziękowali. 1, 2, 3 dzień sierpnia. Jesteśmy w Czaplinku. Jak Was rodzice puszczą, to przyjeżdżajcie do nas i bawimy się przez 3 dni. I moi drodzy, kolejne rondo, przepiękne miejsce imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dojechaliśmy, tutaj nie było łatwo, ale przyjechaliśmy, jesteśmy wśród przyjaciół, jesteśmy wśród niesamowitej, bardzo pięknej atmosferze, która zawsze jest razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym bardziej serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy, zawsze jedziemy tam, gdzie jest zgoda, gdzie ludzie robią coś razem, gdzie tworzą niesamowite rzeczy. A my jesteśmy gdzie? Siema! Siema Gniezno! Już teraz wiadomo, więc nie będę Was pytał, gdzie my jesteśmy. Lecimy Wam pokazać, jak pięknie wygląda tablica. Jest tam.